Cześć, ja jestem Kamu, a to jest Half-Life Alyx. No, nie dostaliśmy co prawda Half-Life'a trójki. Czekaliśmy i się nie doczekaliśmy, ale za to mile nas Valve zaskoczył, bo otrzymujemy w końcu przynajmniej jakąś nową odsłonę tej serii. Co prawda jest to jakby taka odsłona troszeczkę poboczna. No i stworzona niestety, dla osób, które nie posiadają gogli VR, stworzona tylko z myślą o właśnie tej technologii. No ja takie gogle posiadam i będzie to dla mnie w zasadzie pierwsza okazja, żeby nagrać jakiś materiał VR pod YouTube'a. Zobaczę, jak mi to wyjdzie. No ale co do samej gierki. Akcja, słuchajcie, została osadzona pomiędzy pierwszą a drugą częścią Half-Life'a i wcielimy się tutaj w rolę Alyx Vance, czyli postaci towarzyszki głównego bohatera z części drugiej. No, jestem bardzo ciekawy, jak to wyszło panom i paniom z Valve Software. Jest to w zasadzie tytuł, który ma szansę troszeczkę pomóc technologii VR przebić się bardziej do szerszego grona graczy. Był też niedawno dosyć dobry tytuł Walking Dead Saints and Sinners. Miałem okazję to ograć. No ale materiału żadnego z tego nie mam nagranego. Ale Alyx sobie nie mogłem odpuścić. Pomyślałem, że będzie to taki teścik. Spróbuję to jakoś ogarnąć. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tutaj od razu tak słowem wstępu. Będzie to materiał z moim komentarzem, z tym, że materiał będzie nagrany troszeczkę przy pomocy innego mikrofonu, tak, tego wbudowanego w hełm. Sam hełm natomiast to jest u mnie Oculus Rift, pierwsza wersja CV1, także no nie jest to jakiś najnowszy sprzęt, ale spisuje się świetnie, nie narzekam, przynajmniej do tej pory. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie śmigać też całkiem nieźle. Zobaczę, ten pierwszy odcinek będzie taki troszeczkę testowy. Jeśli tam zobaczę jakieś niedoróbki na tym materiale, postaram się je przy okazji kolejnych odcinków poprawić. No a teraz zapraszam do oglądania. Dobra. Idziemy, nowa gra. Difficulty normal. Challenging combat. Czyli będzie dosyć spore wyzwanie. No nie, no zostawimy na normalu. Dobra, mamy tryb poruszania. No i z tego, co kojarzę, mamy mieć właśnie płynne, czyli mamy dwa tryby płynne, za ręką i za głową. Shift to tak jakby teleportację z szybką animacją podbiegania i mamy blink, czyli normalne teleportacje. Dobra, zobaczymy continuous, jak będzie działać. Weapon right. Jeszcze tylko zerknę napisy. Niby są na on, ale podobno jeśli mamy Steama po polsku, to mogą się nie wyświetlać, bo są tylko angielskie, z tego co wiem. I może być taka dziwna sytuacja, że pomimo włączenia napisów nie będzie ich pokazywać. Co to jest accessibility? Aha, no nic, ja będę grał w to na stojąco. Okej, lecimy. Start new game, normal. Yep. Pięć lat przed zniszczeniem Cytadeli. Alyx Vance, lat 19, kobieta. Ruch oporu. Aktualne zadanie. Zwiad.
możesz ty, kurde, ależ to wygląda fenomenalnie. Dobra, mam swoje ręce. Ale nie mogę się przestać rozglądać, ale jazda. Aż się boję zaglądać tam na dół. Push to move, ok. Dobra, świetnie, działa nam płynne poruszanie. Teraz dla mnie to troszeczkę będzie dziwne, bo muszę obracać się głową. Ja nie mam tutaj dużo miejsca w tym pokoju. Obracam się głową i idę w tym kierunku, żeby to było w miarę płynne przy nagrywaniu. Zobaczmy, czy wszystko mi działa, jak się schylę. O, paczka zapałek chyba. Możemy to zrzucić? Ale wypas. No mamy tern. O, ale z tego raczej nie będę korzystał, bo to będą takie przeskoki dziwne. Będę się starał raczej obracać głową. Testowałem troszeczkę ten początek tutaj wcześniej i dziwna sprawa, bo nie można tego obracania tern ustawić na płynne. Jest tylko takie przeskakiwanie, co nie bardzo pasuje, żeby to nagrywać. Dobra, zobaczcie, możemy się tutaj pobawić wszystkim radiem. Musimy wziąć butelkę, rozwalić ją, wywalić krzesło, nie wiem, wziąć puszkę, rzucić tam w ludzi na dole. Oj, a rzuciłem. No, doleci? Prawie. Konewką spróbujemy. Ale wypas, normalnie lęk wysokości się od razu załącza. Dobra. Tu jakieś duperele leżą, ależ to jest fantastyczne naprawdę. No, fizyka w Half-Life'ach starych też była zawsze świetnie zrealizowana. Zawsze to fajnie działało. Tu mamy jakieś zgniłe jabłka. Oj. No nie, weź to jabłko. O, da się. Zrzucimy jeszcze w nich jeszcze raz. No. Zero reakcji, gdzieś tam koło nich spadło. Dobra, idziemy. Tu możemy tego taka trafić może. O. Może tym, doniczką. O, wystraszył się, ale wypas. Teraz tam wylądował. Ale rzuciłem. Dobra, idziemy. Tu mamy jakieś połączenie do odebrania, kubek pusty, ale zasyfiony. Ups. Teraz patrzcie na to, co można robić. Możemy sobie pisać mazakami. I powiem wam, że to działa całkiem fajnie. Oj, trochę tutaj puściłem. Kręcone włoski mu zrobimy. Dobra, jest Januszek. Oż super, wypas, normalnie wypas. Coś tutaj z tego jeszcze możemy wyciągnąć? Nic. Tutaj różne kolory, można się bawić. Żebym mógł gluta tutaj dorysować. Tutaj jeszcze jakąś brudkę czerwoną. Dobra. Odbierzmy to połączenie. Alert! How's it looking up there? It's good, Dad. Metrocop movement is normal. Same for the combine patrols. How's it going in the stockyard? One combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never gonna miss it. Here, see for yourself. And not only that, someone's hacked into the combine construction network. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. 1 minute and I'm out. Guaranteed.
Oh, also, I spotted the Combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. That is odd. Well? What is... Well, we'll look into it when we get back. What is... Meet back at the safe house, baby. We'll be there soon. It looks like... What is it, Russell? Would you... Terrific. Dobra. No to lecimy do kryjówki. Oj, trzymaj no to porządnie. No możemy włączyć menu, dobra, super sprawa. Patrzcie, możemy te obrazy też przesuwać. No świetnie to wszystko działa. Mordejerza. Ty, uważaj trochę. Ziomuś, bo mam wiaderko i będę agresywny. Ale czad. No te roboty w Half-Life 2 były chyba najlepszym elementem tej gierki. Strasznie lubiłem z nimi walczyć. Dobra, tu mamy drzwi otwarte. Ale bajer. Cześć, mały. Not coffee. To jest twoja karma, czy co? Tak, chyba tak. Ale masakra. Wcina. Masz tam, najedz się, bo nie wiem, czy do ciebie wrócę szybko. Też mamy mazaki. Ale czad, wszystkim można się pobawić. Kaseta VHS. Z pornolami pewnie, dobra. Tak jest, wychodzimy, gasimy światło, tędy chyba, te. No, wciśnij. Alex! Co, kim ty jesteś? Muszę się wszystkim pobawić. Alex! Dobra, co chcesz? Alex, are we good? Yep, they got the reactor. Easy peasy. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Go! We'll be in touch. Stay safe. Zgarniają ludzi z ulicy. W Half-Life 2 już akty się działa podczas takiej kwarantanny, gdzie wszyscy ludzie byli zamykani, sprawdzani. Dobra, idziemy stąd, nic tu chyba więcej nie będzie.
what is it? This doesn't seem like a routine sweep. Are you sure everything went okay? 100%. Something's got the CPs riled up. Keep your head down and be smart. No zgarniają wszystkich, zgarniają. Ależ to wygląda świetnie, naprawdę. Graficznie to jest, nie przesadzę jak powiem, najlepszy aktualnie tytuł na VR. Nie, mnie tu nie ma, nie patrz na mnie. Jakieś deski, z którymi nic nie zrobię. Możemy rower zakłosić. Ale jazda, bez kitu, że mogę wejść na niego. Nie, no chyba nie. W śmieciach nic nie ma, ale trzeba sprawdzić. Dzień dobry. No właś. Nie wiem co to było, ale jakoś wyszliśmy. Ale czad. My tu mamy takie momenty, że się teleportujemy do środka pomieszczeń. Trochę dziwne. Nie. Panowie, spokojnie. A to jest ojciec, dobra. No i zajebiście. Where are you taking me? Where's my father? Hello? Damn it, where's my father? Come on. Tell her to stop moving around back there. Come on. Ej, wypuśćcie mnie, halo. Bosko. Żyjemy. No fajnie, tylko... tak jestem zamknięty w środku. Alex, you there? You've got to get moving. Russell? I've been in an accident. I know! I caused it, so technically not an accident. You've got to get moving. Wait, where's Dad? He's fine. Follow the drone. Okay.
tam się lampią ludzie. Co się stało? Dobra. Idziemy, wyjdziemy. So, dad's okay, right? Yeah, well, no. To be honest, he's in huge trouble. But... They've still got him. He was in a separate transport. You saved me? Well, yes. I had no way of knowing who was in which van, so... Yes, the result was that I saved you. Do we know where they're taking him? Criminal holding. And then, when they realize he's Eli Vance, to Nova Prospect. But I'm already working on a plan to get him back. You're close to my lab. Keep following the drone. We'll figure out what to do. Dobra, idziemy za dronem. Russell, what did you guys find back there? Well, that's the crazy thing. I don't know. Just blurry pictures of a building. The Citadel? No, something else. And whatever it is, they're gonna kill anybody who saw it. And anybody who knows anybody who saw it. Which means us and your dad. Russell, just hang on. I'm almost there. Ale dziwnie zrealizowane skakanie jest. W górę znowu. Wow, ale szybko. O-oh. Ja pierniczę, uważaj trochę. Twojego drona to stary już za bardzo nie ma. To mantle push and hold while moving. Aha, ale troszeczkę dziwne to jest. No i to taka ta teleportacja do środka pomieszczeń albo przez jakieś ściany też. Troszeczkę dziwne rozwiązanie, no ale mimo wszystko na razie steruje się całkiem przyjemnie. Tutaj za tą szafką coś jest, tu jest chyba jakiś przycisk. Alex, great! Okay, let's... Wait, my drone's okay, right? Nie. Nope, it exploded. I'm fine, by the way. Right, good work, Steve. That's the main. Daj się napić. Bo nie. Russell. They've got dad. I know. This is bad. They're gonna find out what he knows and then... Yeah, they're gonna kill him. Oh god. But the good news is we've got something they don't. Which is? My plan to get him back. Great. Let's hear it. Now, pretty soon they're gonna realize that your dad is not gonna talk. And when that happens, he's off to have his brain sucked out. Russ. Potentially. Maybe not, though. I mean, they could just drill into Stop. His... Oh, yeah. Still your dad. Right, well, what they will do is take him by train from here. This is Eli. To Nova Prospect. And if he gets on that train, that's it. Right? Not necessarily. Grab something that represents us. Ja mam coś podnieść, tak? Co nas przedstawia? No to tego ludzika weźmy. Ono tu mały. Może być? Wow. No, podejdź bliżej. Okay, that's you. I thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plan to work. All right. Fair enough. Just outside, there's a second train that also leads out of City 17, through the quarantine zone. Okay. Both trains intersect here, at Fairview Junction. You take your train, get there before his train, and hack into the controls. That'll let me take over the system.
Train comes to a halt, you deal with the Combine situation, and we get your dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. I have a few sets through there. You can calibrate them out by the shed. Got it. We can do this, Alex. Dobra, grawitacyjne rękawice. We're gonna do it. Yeah, we are. I'm with you every step of the way. Dobra, spoko ziomuś, spoko. A teraz patrzcie, za nim telewizorek jest i widać, że on może obserwować to, co ja widzę. Ale bajer. Widzi to, co my widzimy przez gogle. No okej, bierzmy w takim razie te rękawice. Super. Zaraz pewnie będzie jakiś tutorial, jak się tym bawić. All right, you know how this goes. There should be a bunch of junk down there. Aim at something with your hand open. Yep, you're tethered. Make a grip. Okay. Registered. Now flick your wrist to bring it in. Nadgarstek tylko? Pociąg, dobra. Try catching it. Whoa. You're on it. Try again. Ale to jest... You've got it. Just a little flick of the wrist. Just świetne. Like yep. One more time. Catch it. Boom. Yep. Perfect. We're done. Oh, wait. I almost forgot. Alex, up here. You're gonna need a gun. Don't worry, it's unloaded. No ty, gdzieś ty mi go rzucił? No, dobra. Dawaj. Dobra, obsługa pukawki wydaje się sensowna. Zobaczmy, czy strzela w ogóle. Strzela, dobra. Przechowaj amunicję w plecaku. Aha, czyli tak jak w Walking Dead, Saints and Sinners, spoko. Alright, here we go. Next stop, Fairview Junction. Thanks, Russell. And good luck, Alex. Goodbye. Obviously, just to let you know, I am still here, though. I know. Yeah, what happened? Oh, it's jammed. When the Combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. Which means? Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the QZ. And this is as far as we get by train. Then I'm headed on foot. Good. I'll see if I can get you in some other way.
Bosko. O, jest jakiś umarlak pierwszy. I got a dead zombie here. I thought the combine sealed up the QZ. This one must have squirted out. I've heard they've had trouble with barnacle spores outside the containment area, but not about fellas like this. Probably not a one-off then. I doubt it. Where? Patrzcie, zakłada tą czapkę. Wyskakanie też jest trochę dziwnie zrealizowane, dobra. Tutaj widzę, klamek nie ma. Przeszukaj środowisko w poszukiwaniu przydatnych przedmiotów. Co to jest? Nie to, chciałem to z pudła, ale ciebie też weźmiemy. Amunicji nigdy za wiele. Co to jest? No. Ah, would you look at that? Resin. And if there's resin around here, there should be a combine fabricator. Keep an eye out. We might be able to upgrade your firepower a bit. No dobra, czyli to jest coś do ulepszania broni. Trzeba będzie to zbierać. Rozwalamy kłódkę. I otwarte. Wow. Fizyka. Bajer, bajer. Świetnie się strzela. Muszę przyznać, strzela się kapitalnie z tej pukawki. Rozglądamy się. A tutaj co? Przytrzymaj multitool jakiś mamy. O. Huh. I think I can reroute this with my multitool. What? It's a tool with multiple functions. So, you know, multitool. Ale bajer. Co my tu mamy zrobić z tym? Alex, that thing's incredible. You need an incredible brand name. Something that really sells it. Who am I gonna sell it to? The Combine's not going to be here forever. You should be thinking about the future, Alex. Well, how about I call it the Alex? It's a little derivative of the Russell, but yeah, provisionally, sure. The Alex. Yeah. Mega, mega. Fajne, bardzo fajne. Podoba mi się. Coś tutaj mamy jeszcze? Nie, chyba nie. Stacja medyczna. Zobaczmy, czy wydaje charakterystyczne z Half-Life'a dźwięki. Russell. Pociągnie. Are they safe for people? Yeah, I use them all the time. Zgniotło, biedaka. Sure? Ja pierniczy. Yeah, just put your hand in there. Tak jest, te same dźwięki. To... Hey, you were right. These are great. Mamy wskaźnik życia na lewej ręce. Trzy serduszka, dobra. Wszystko jasne. Obiema rękoma trzeba duże przedmioty przenosić. Dobra. Jasna sprawa. Sru, ale to fajne jest to przyciąganie, naprawdę. A tą wyżej nie mogę? Nie. Możemy pozamiatać. Czy to jest jakiś notatnik? Otworzyć to jakoś mogę? Nie, chyba nie. O, pełna była.
się można bawić i bawić tym przyciąganiem. Dobra, zamknięte. To wiemy, co z tym zrobić. O nie! Te glutożercy. O, magazynek. Trzeba będzie ich rozwalać. No dawaj mi to. Patrzcie, co oni zrobią, jak się podejdzie blisko. No właśnie. Magazynek. Done. Jeszcze jeden. Super, super. Tu jeszcze jest coś w tej skrzyni chyba. To będzie wie do ulepszenia. A, tak o leży, dobra. Trzeba się za tym rozglądać. Pytanie tylko, kiedy będziemy mogli ulepszyć tą broń. How do you meet my dad anyway? You guys work together. O, następny. Yeah. Well, no. Tricky place to get a job at, actually. I interviewed at Black Mesa. They said try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. Lucky break for me, really. Not a lot of survivors. Honestly, it's a miracle you and your dad got out of it. No proszę, z nich też to może wypadać. Super. No to sprzątamy wszystkich. Kurczę, tylko magazynek się szybko kończy. Jest, jest magazynek. Coś jeszcze? Naprawdę, feeling strzelania jest kapitalny. Wydawało mi się, że jeszcze jeden wypad, ale chyba nie. O! Dawać to. Może coś w środku jeszcze? Nie, chyba nie bardzo. Dobra, glutożerce pokonane. Co ty masz? Magazynek. Dawaj. Wybacz, stary. Tak ci się nie przyda. Ja wezmę to. Wieża 729. A pójdźmy jeszcze tam zobaczyć. No właśnie, leży następne. Sporo tego można znaleźć. Pytanie ile... O, następne. Ile potrzeba na... ulepszenie? Jezu, następne. Może w śmieciach? No właśnie, jest. Mi się czasem pole niebieskie takie włącza na ziemi, które mnie ostrzega, że miejsce wyznaczone na granie w VR-ze mi się kończy, że jestem blisko granicy. Muszę to później gdzieś wyłączyć, bo to może się nagrywać. Dobra. Tutaj może jeszcze będzie jest. A za tym? Nie. No i proszę, następne. Nie wiem, ile już tego mamy. 10, może więcej. Badajmy teren, badajmy. I take it the quarantine zone is behind this hatch? Yeah, yeah, that's where they keep it. I'll look around for a control panel to open it up. Dobra, panel będzie tam pewnie w prawo, ale tu widzę jeszcze jedną. Chodź no. Jest. No sporo tego już mamy, sporo. Patrz, patrz, czy dziś jeszcze. Dobra, idziemy. Do tego panelu w takim razie.
Man, ależ cudowna jest ta giera. Zaraz jak się zacznie strzelanie, to zobaczymy jaka będzie jazda. No tak się troszeczkę będę obkręcał dziwnie, bo ja mam ten VR ustawiony na dwa czujniki tylko, więc nie bardzo mam dookoła. Nie chcę używać tego obracania o 45 stopni, bo ono wygląda strasznie nienaturalnie. No, zdejmiemy cię? Jezus Maria, co za spaślak, dawaj. To nie na mnie. No się tam się trochę przesuń. Dobra, tutaj są jakieś drzwi. No, ale zamknięte. Możemy to przesunąć? Możemy. I teleportem do środka. No dziwnie, dziwnie. Tak to jakoś rozwiązali twórcy. Możemy szuflady? Możemy. O, w tej jest następny. Kurczę. No, muszę się jakoś obrócić tutaj, żeby mi... O. Dobra, jest. Myślałem, że coś pod tym kartonem będzie, ale nie. Tu mamy amunicji trochę. Dawać, dawać. W tych szufladach coś? Nie, tego się nie da otworzyć. Tu się widzę, świeci wiaderko. No właśnie. Może w tych szufladach jeszcze. Nie, dupa nie ma. Z tym kartonem też nie. Dobra, to lecimy tu, na tu. Lecznik niepotrzebny, bo mamy 3 serducha. Dobra, co my tu mamy za bajery? Z tym coś możemy zrobić. I co ty jesteś? Czy to mogę wziąć w rękę? Mogę. To co ja mam tu zrobić? Źle, tak? No dawaj jeszcze raz. Czyżby niebieskie na niebieskie tylko? No dobra, to nie było trudne. Now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian quaranta giorni, which means 40 days, the period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the Black Death. All right. Cool. That's the control panel. They've probably scrambled the circuit. Considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Cool, ale co ja mam tu zrobić, tak na dobrą sprawę? Tu jest jakaś wajcha. Aha, dobra, tu mam to wsadzić. No dobra, są następne. I co teraz? Aha, dobra. Zaraz, czy tu jest ten otwór jakiś? Jest. Jezu, tu w środku to jest... Co to jest? Szczur, normalnie szczur. Tu są zęby. Ue.
ale masakra. Ble. Dobra, tu mamy przejście. How far is Fairview Junction? You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. Have they started moving Dad yet? I don't think so, which is good news because we've still got time. Oh, that's great. Or bad news because they've already killed him. And you don't need to move a corpse, you just bury it. Or burn it. You still there, Alex? Mm-hmm. Are you seeing this? Whoa. All right. Here we go. Co to jest? O, magazynek. No, dawaj. A to? Butelka. Sprawdzam wszystkie zakamarki. Dobra, idziemy. Od razu patrzymy pod karton. Wiaderko puste. Hey, Russell. I just found a loose syringe of God knows what. Is this medicine? Does it have a skull and crossbones on it? I don't see one. Probably medicine then. Dobra, jest tutaj krzyż. Ale zaraz, są jakieś schowki mam przy nadgarstkach. Okej. Okay. Whatever, niech będzie. O, beczka do wysadzenia. Czy beczka zbiornik. Bo po co on tu stoi? Okej. Okay. Już się domyślam po co. Musz ty w mordę, nie? Yeah, that's the way we gotta go. No shortcut? Dawaj to. Is the shortcut. No szkurde, mol. Dobra, tu ciebie nie ma. To sobie przejdźmy tak. Dawaj mi to. Troszkę trzeba postrzelać ich. Tu mogę wejść? Nie, chyba.
tu jest coś. Cztery strzały są potrzebne na tych gnojków przy sufitach. Ale warto, warto, bo są te ulepszenia. Czasem z nich też coś tutaj za tą płytą, nie? A ciebie możemy... Dobra, to chyba do góry. Oho. No to już wiemy, co robić. Masz. Żryj. Nic nie dałeś. Może ty dasz coś ciekawego? Jest amunicja. A tutaj dwóch naraz by trzeba było. Masz, ty bierz. Jest ulepszenie. Nie wiem tylko jeszcze, jak to będzie działać, ale... Trochę tego już mamy. Co jest? O nie. No, wyciągaj. O, dobra. Chciałem pusty magazynek podnieść inteligentnie. Ziomeczku, ty coś masz? Chyba nie. Leżysz, leżysz, dobra. Od razu w tą stronę. Coś tu jest. Oj, przeskoczyło mi się. Aha, to jest leczenie. Z robalem. Karnisterek, dobra. Tu go trzeba wsadzić. Ile mam zdrowia? Ale mam pełne zdrowie w sumie. Tu coś jest? Nie ma. W wiaderku. Alex, I think that's a combine fabricator. Put something in it. I want to see how this thing works. Got it. Will it work on the Russells? No, but it should fix up that pistol nicely. Good thing too, I gave you one of my Nessa guns. Thanks, Russell. Well, you know, in case it doesn't make it back. Tell you what, Russell. If I die, I owe you a gun. You owe me a gun anyway! That wasn't a gift! That's my gun! Dobrze, tylko co ja mam tu zrobić z tym? Aha! I co? Ach, zaraz, zaraz, zaraz. Niebieskie się robi.
Już chyba. No okej. Taka prosta zagadka. Jest! Ulepszenie. Insert weapon in cradle. Celownik. Dobra, bierzemy celownik. Dziesięć potrzeba, po pięć wkładamy. Dobra, to masz. Celownik dziwny trochę. Liczyłem na to, że będzie promień taki laserowy do celu bezpośrednio leciał, ale tak też powinno pomóc. O! Jest beczka. Skorzystajmy. Kurde, ile was tu jest? Kurde, ile amunicji się zużyje. Za dużo ich tutaj. Przeżył, skubaniec. Kurde, mol. Nice shooting, Alex. Thanks. You know, for all your talk about what a lesser gun this is, this thing isn't that bad. No i coś ty mi wyrzygał. Tylko czyjąś głowę. No tu już lepiej. Dobra, trochę więcej ulepszeń. O, co to? Tak jest. Amunicja, spoko. Trzeba pamiętać, żeby rozwalać w takim razie takie skrzynie. Okej, zrobimy sobie zaraz przerwę, jak tylko dojdziemy do jakiegoś etapu końcowego tutaj. No bo jak będzie jakiś ekran ładowania najbliższy.
Nie wiem, ale nie chcę się z nim bawić. O-o. Yep, there it is. Found him. Probably only one of us. Myślałem, że będę miał problemy z trafieniem go, ale jakoś się udało. Trzy pociski zżera, dobra. Tu jest upgrade. Oj. Nic tutaj nie ma? Nic. Okej, tu wygląda chyba na miejsce na przerwę. Okej.